zapamiętować. Naszym ostatnim prelegentkom, które są instytucją już samą w sobie, powinniście mieć jakieś kombo nazwę, wymyślić wreszcie, bo Magda Krajewska i Irmina Żarska są też nauczycielkami, które są też, oprócz miliona rzeczy, są też w naszym programie Wiki Szkoła i bardzo cieszę się, że je poznałam. Poznałam, jak się zaczęła pandemia, więc może się kiedyś spotkamy na żywo ostatecznie. I w czasie pandemii, oprócz dzielnego uczestnictwa na przykład też w naszych spotkaniach online o Wiki Szkole, rozkręciły akcję Zaproś mnie na swoją lekcję, o której może dużo z Was słyszało, bo to było też i w mediach, i jest duża grupa i na pewno teraz o tym usłyszymy. Także zapraszam do opowiedzenia, bo czuję, że tam jakaś kolejna odsłona się tego szykuje i już oddaję. Burzliwe dyskusje trwają, tak. Słuchajcie, przede wszystkim to my chyba na początku chciałyśmy pogratulować naszym przedmówcom. Tomek i Zuzano, niesamowici jesteście. Przede wszystkim właśnie z Irminą pisałyśmy, że my w waszym wieku to byśmy się w ogóle bały wystąpić jeszcze przed tłumem nauczycieli i powiedzieć, że tak się już nie pracuje, tak? Także no, wielkie brawa dla Was, słuchajcie. Naprawdę trzeba nam dostać to nagranie koniecznie. Irmina, czy ty jesteś? Tak, jestem. Uśmiecham się tu zawzięcie. Aż jestem zszokowana. Uśmiecham się tu zawzięcie i popieram to, co powiedziała Magda. Ja już polubiłam Waszą stronę na Facebooku, którą podawaliście na końcu. I mam nadzieję, że dacie się kiedyś zaprosić na swoją lekcję. Bardzo się cieszymy, że mogłyśmy dzisiaj tutaj być i o naszym projekcie Zaproś mnie na swoją lekcję właśnie opowiedzieć. Zaczniemy jednak od tego, do czego w sumie troszeczkę nawiązała Klara, czyli od tego, czym się ogólnie zajmujemy w edukacji. Ja głównie uczę języka polskiego w prywatnej szkole podstawowej im. Tony Halika w Redzie. Wykładam również myślenie wizualne na uczelni Ateneum, Szkole Wyższej w Gdańsku, gdzie współtworzyłam taki kierunek studiów podyplomowych innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem. I jak widzicie tutaj, uczestniczę w wielu różnych inicjatywach, które mają na celu wprowadzanie innowacyjnej i kreatywnej edukacji na naszym polskim gruncie. Mnie właściwie wiele łączy z Irminą, bo jak już się z Irminą, wiecie, raz spotka, to już później te spotkania tak jakoś się przyciągają. Pracuję w szkole podstawowej w Tucznie, niedużej szkole na wsi. No i tak wspólnie sobie tutaj działamy, również z Wikipedią. No i podejmujemy wiele różnych działań. Właściwie nie mamy ograniczeń żadnych edukacyjnych. Na czym w ogóle polega nasza akcja Zaproś mnie na swoją lekcję? Mamy grupę na Facebooku, w której dodajemy posty o tym, jaką lekcję chcielibyśmy przeprowadzić. I ja na przykład prowadziłam lekcję na temat myślenia wizualnego. Było wiele różnych osób, nauczycieli, strażaków, policjantów, przedstawicieli przeróżnych zawodów, którzy chcieli opowiedzieć... Profesorów z uczelni wyższych. Tak, którzy chcieli opowiedzieć o tym, czym zajmują się na co dzień, co ich najbardziej interesuje. Zapraszanie na lekcje jest nieodpłatne i te osoby, które prowadzą lekcje w ramach projektu, również nie zarabiają na tym. Piszemy o tych lekcjach, które już zostały przeprowadzone, żeby przekazywać sobie informacje nawzajem o tym, co się już wydarzyło i co możemy uzyskać dla swojej szkoły i szanujemy swój czas, staramy się dawać od siebie tyle samo, ile bierzemy od innych i to sprawiło, że wydaje mi się, ten nasz projekt był takim sukcesem w okresie lockdownu. A Magda teraz nam opowie, jak to się w ogóle zaczęło i skąd wziął się ten pomysł. Słuchajcie, o tym, skąd się wziął pomysł, to już wielokrotnie opowiadałyśmy i pewnie niektórzy z Was już słyszeli. No tak właściwie to co, był sobie weekend majowy. Ja byłam w trakcie omawiania Hobbita z moją wtedy 6. klasą. Irmina działała aktywnie u siebie w szkole, żeby te lekcje były jakieś atrakcyjne, bo od marca to już wiemy doskonale, że każdy z nas miał troszkę dosyć, i nauczyciele, i uczniowie. No i Irmina do mnie, wiecie, na Messengerze zadzwoniła w weekend majowy z pytaniem, to co, może założymy grupę. No i tak właściwie powstała nasza grupa. Zaczęło się od tego, że do mnie na lekcje przychodzili jakby online'owo nauczyciele z Polski opowiadać o dialektach ze swoich miejscowości, w których mieszkają. No i tak się nam zrodził ten wspólny pomysł, który opanował Polskę, że tak powiem. Tak, bo udało nam się całkiem sporo. Przede wszystkim projekt trwał tylko 2 miesiące, a Magda zaraz przedstawi liczby, które udało nam się uzyskać, są po prostu niesamowite. I akcją zainteresowały się media, nie tylko lokalne, ale również ogólnopolskie.
Słuchajcie, w tej chwili w grupie mamy prawie 4000 członków i od momentu, kiedy została ogłoszona kolejna zdalna szkoła, to od wczoraj mamy naprawdę dużo klikania i przyjmowania nowych osób, które do grupy dołączają. Mamy ponad 300 propozycji tematów, pojawiają się już nowe tematy i dzisiaj pisałam z jedną z naszych nauczycielek, która prowadzi zajęcia, że już ma 25 zgłoszeń na nowy temat, który wymyśliła. Także dzieją się już rzeczy niesamowite. No i prawie 1500 lekcji zostało przeprowadzonych przez te 2 miesiące właściwie w ramach naszego projektu. Lekcje na tematy wszelakie, wybór jest naprawdę niesamowity, no po prostu trzeba wejść i zobaczyć, a może zaproponować coś swojego. I nasz projekt, oprócz tego, że my się nie nudzimy i świetnie się bawimy, dał też możliwość nauczycielom, tym, którzy nie do końca byli pewni, czy to, co robią, jest wartościowe, czy warto to pokazać, taką właśnie możliwość. Pojawiło się bardzo dużo różnych nazwisk w naszym świecie edukacyjnym. Okazało się, że wielu nauczycieli robi niesamowite rzeczy i oni mogli w końcu pokazać to, co robią, szerszemu gronu i upewnić się, że to, co robią, jest rzeczywiście bardzo dobre. Ze strony tak zwanych lekcjobiorców było to również wartościowe pod tym względem, że mogliśmy obserwować warsztat pracy innych nauczycieli. Bardzo rzadko wchodzimy na lekcje do innych nauczycieli, czy w naszej szkole, czy do innych szkół, natomiast tutaj mieliśmy możliwość obserwacji wielu nauczycieli, czasami tych najbardziej znanych, najbardziej nagradzanych w ich naturalnym środowisku z nowymi klasami. Mogliśmy się też uczyć, wziąć jakieś metody czy sposoby komunikowania się z uczniami dla siebie. O korzyściach dla uczniów opowie Magda. No niewątpliwie najważniejszą korzyścią to było przede wszystkim to ożywienie, tak? Jak już mówiłam, już był spadek formy, a nasze lekcje spowodowały to, że wchodził nowy nauczyciel, nie prowadził lekcji już ten, z którego już wszyscy mieli dosyć, się umówmy, tylko pojawiał się ktoś nowy z jakimś nowym pomysłem, tak, w ogóle z nową barwą głosu, z jakimiś niesamowitymi atrakcjami, które starał się zapewnić. No i nasi uczniowie przeżywali naprawdę wielką aktywność i przede wszystkim chcieli przychodzić na lekcje. Sami nauczyciele mówili, że mieli na przykład komplet uczestników, tak, gdzie już czasami musieli poganiać, bo nie wszyscy na te lekcje w ogóle się logowali. Co jeszcze, słuchajcie, pojawiało się mnóstwo wspaniałych tematów i to nie tylko takich tematów typowo szkolnych, ale też bardzo dużo tematów związanych z wychowaniem, z jakimiś takimi pasjami i zainteresowaniami. Słuchajcie, pokazaliśmy jako nauczyciele, że my tu nie jesteśmy takie belfry zakute tylko, wiecie, w szkołę, tylko mamy jakieś pomysły bardzo kreatywne. I ci młodzi ludzie naprawdę zaczęli z nas czerpać, bo czasami przecież i pisali po lekcjach, tak, że chcieliby jeszcze dowiedzieć się czegoś więcej na dany temat. No i na pewno zdobyli mnóstwo nowych umiejętności. No i po prostu się rozwinęli, uważamy, przez te 2 miesiące. Myślę, że to bardzo otworzyło i nas, nauczycieli, i naszych uczniów na zupełnie nowe zagadnienia, nowych ludzi i przyniosło bardzo dużo korzyści i sprawiło, że ten okres zdalnej edukacji nie do końca był tak stracony, jak o nim się mówi, ponieważ w tym trudnym momencie znaleźliśmy jakieś sprawy, które wniosły coś nowego i znalazłyśmy w tym pewną nową możliwość. Myślę, że nie będziemy dłużej mówić o naszym projekcie, bo tak naprawdę trzeba do niego dołączyć, żeby wiedzieć więcej, więc serdecznie zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Mamy nowe logo, tak, od wczoraj, tak, z tej edycji, więc zapraszamy do naszej grupy Zaproś mnie na swoją lekcję i na nasze strony na Facebooku, gdzie możecie też obserwować to, co robimy poza akcją Zaproś mnie na swoją lekcję. W moim przypadku Irmina Żarska, rysunkowy język polski, a w przypadku Magdy lekcje szyte na miarę, gdzie znajdziecie pomysły nie tylko na lekcje języka polskiego. Zapraszamy serdecznie do tych naszych trzech miejsc. I dziękujemy, Klaro, za możliwość udziału. Tak, dziękujemy i dajcie się zaprosić albo zaproście kogoś na swoją lekcję. To naprawdę zawsze jest świetny pomysł na realizację podstawy programu. I młodzi, liczymy, że wpadniecie do nas z tą chemią, fizyką i tym wszystkim, czego my z Irminą nie do końca w ogóle rozumiemy. Ja wam bardzo dziękuję. Strasznie to powiedziałam. Pośpiesznie. Myślałam, że jeszcze parę wątków będzie, które ja bym poruszyła, a byłam tylko jednym z nauczycieli, którzy zapraszali kogoś tam, właśnie byłam zaproszona na lekcję. Ale to właśnie chciałam powiedzieć, że w tym projekcie mnie się strasznie podoba, że jest interdyscyplinarny, więc rzeczywiście Zano i Iwanie, przepraszam, Zano i Tomaszu, to przyjdźcie tam.
bo na początku chyba było głównie polonistki albo językowcy, tak miałam wrażenie, a potem zaczęło się to rozrastać. Ja nieśmiało spytałam, czy ktoś z selekcji o Wikipedii i potem nagle miałam, no nie miałam ich strasznie dużo, ale wystarczyło, że nagle w tym marcu, tam kwietniu, maju nic się nie działo i nagle się zaczęło dziać. Trzeba było poznać 5 platform, bo każda szkoła miała inną przecież. Więc różne wyzwania tu chyba stały przed nauczycielami, a mimo to wszyscy dołączali i chcieli. Bo tak jak mówicie, to nawet dla mnie było fajne, że miałam jakąś, w jednym tygodniu miałam 3 różne klasy jako gość, a wcześniej mogłam porozmawiać z danym nauczycielem i się dowiedzieć czegoś o tych dzieciach i oni mi takie świetne charakterystyki dawali tych swoich klas. To było strasznie fajne. Nie, to u nas raczej tak, to raczej to myślę, że to się im spodoba i dobieranie na przykład haseł z Wikipedii, o których będziemy gadać, że ci, co grają w Fortnite'a, to mów o tym, tak, o tych hasłach. I strasznie uważam, że to jest, oprócz tego, że wymiana wiedzy, którą wygenerowałyście i pomocy, bo ktoś mógł odetchnąć i ktoś inny dla nich poprowadził, że tak powiem, w ich miejsce, to jeszcze to, że po prostu ci goście się musieli też przygotować i uczyć i trochę inaczej niż do swoich klas, więc wyjście z takiej rutyny, bo o tym tutaj mało było dzisiaj mówione przez cały dzień, ale wydaje mi się, że cała ta sytuacja, tak podsumowując nasz dzisiejszy dzień, zmusza nas wszystkich do wyjścia z rutyny, żeby przetrwać to zdalne nauczanie i też te wahania i też na pewno się wszyscy lękamy i mamy w otoczeniu kogoś, kto jest chory albo był chory, albo czeka, czy jest chory na test. No nie wierzę, że nikt z nas tu już nikogo nie spotkał przez ten cały czas. Zresztą tu patrzę na salę i widzę osoby, które wiem, że już były w takich sytuacjach i ten test nam towarzyszy, a jednocześnie nie chcemy go przerzucać na naszych uczniów i dzieci i takie lekcje i taka wymiana, to tak jak też Janek mówił, daje taki oddech, coś innego, robimy coś innego. I to jest taka główna przyczyna właśnie i to, po co to robimy i dlaczego będziemy to kontynuować, żeby właśnie wygonić nudę z naszych lekcji i sprawić, żeby było troszeczkę inaczej, chociaż przez chwilę. Tak, ale także zobaczcie, żeby ta pozytywna energia jednak gdzieś się siała, tak? Bo mamy taki znów jakiś spadek tej energii, znów zaczyna się tak czuć te negatywne emocje. A no tutaj naprawdę to się tak fajnie samo nakręca, choćby to te podziękowania po lekcjach, tak? Że było tak, że coś tam ktoś pokazał coś innego, to jest naprawdę przyjemne. Tak, bo na tej grupie też potem, to mówię do tych osób, co nie wiedzą, tam ludzie wchodzą i potem piszą nauczyciele, że dziękują nauczycielce tej i tej. To czasem powoduje lawinę, bo potem ktoś czyta, mówi, a to ja też chcę. I ta nauczycielka ma zapale kalendarz, ale to jest bardzo fajne. Także ja strasznie Wam gratuluję tej inicjatywy. Po prostu byłam też na początku tego, widziałam, jak to się robiło, było takie malutkie. I pewnie też się zastanawiałyście, jak to zadziała. I okazuje się, że wszyscy, to jest po prostu taka Wikipedia w akcji, po prostu wymienianie się wiedzą, dobudowywanie kawałków, szukanie źródeł, więc to strasznie mnie ta akcja wzruszała na początku, że to w ogóle się dzieje i że pomimo tych trudów wszyscy to chcą robić. Także trzymam kciuki, kibicuję, mówię wszędzie o tym, we wszystkich materiałach, które będziemy wysyłać, to potem powiecie, co tam jeszcze, jak to przygotować, chcecie, co przesłać. I słuchajcie, tym oto akcentem, taką końcówką właśnie zapraszającą. Bardzo wszystkim Wam tutaj dzisiaj dziękuję. Możemy tu przestać nagrywać, żeby było potem łatwiej może nagrać, wyjąć kawałek. Maciej? Dobra, coś tam się dzieje może technicznie. Słuchajcie, wszystkie nagrania będą zrobione w osobnych kawałkach i na naszym kanale na YouTubie wrzucone w jakimś okresie.